Patolog MGR się kłania. Dwa Passaty. Passat Topol, Passat Witek. Witek troszeczkę w średnim stanie. Zaraz do niego przejdziemy. W dzisiejszym odcinku będziemy bawić się Passatem Topolem. Też zaraz powiem, o co chodzi. Wszystko będzie pięknie, ładnie, jeżeli żaden zdupcony deszcz mnie zaraz nie dopadnie, bo znowu się coś tak dziwnie zanosi, ale podziałamy sobie dzisiaj troszeczkę. Passat Witek ma taki problem generalnie, że podczas hamowania cały czas i coraz głośniej zaczynają piszczeć hamulce. Zdecydowałem się w końcu na wymianę tych tarcz z klockami. Są tarcze nowe założone, ale klocki będą dopiero na poniedziałek. Więc jeśli chodzi o Passata Witka, to stoi tak od wczoraj, bo przyjechała tarcza, a nie dowieźli klocków. Więc dobra, to założyliśmy na razie tarczę na jedną stronę. Będą klocki na jutro, na poniedziałek. To postaram się w poniedziałek po południu, jak będę miał siły i chęci, żeby te klocki założyć. Teraz tak, Passat Topol. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie olej, wymienimy sobie pył chłodniczy i zobaczymy też, jak będzie z czasem, to może byśmy zrobili tarcze i klocki tak samo, z tego względu, że Topol troszeczkę sobie słabo hamuje, ale jeszcze coś tam hamuje. Tarcze i klocki mam dostępne, kiedyś jak kupiłem z zamiarem do Passata Marianka, więc wszystko mamy na miejscu. Więc tak, co będziemy robić dzisiaj? Damy dzisiaj Topolowi G12+, wyrzucimy tam ten płyn, który jest, bo jakoś ten płyn mi się niespecjalnie podoba. Tu mam w razie czego na dolewkę. Wymienimy sobie filterek, wymienimy sobie olej 10W40 i jeszcze słuchajcie, co zrobimy przed wymianą płynu chłodniczego. Będąc wczoraj sobie w Netto na małych zakupach, wziąłem od razu wodę destylowaną, więc układ przepukamy chociaż raz. Chociaż raz i zobaczymy, w jakim stanie woda wyleci. Wszystkie narzędzia mamy do tego przygotowane, co i jak, więc zaczniemy się bawić. Sprawa jest tego typu, że nie będę pukał silnika, bo nie mam czym, więc zrzucimy ten olej po prostu tak jak jest. Silnik jeszcze ciepły trochę, więc jeszcze za wcześnie, żeby zrzucać olej. Chodźmy sobie zrobić kawę. Jeszcze łazienki nie skończyli i jeszcze muszę nadal wodę przynosić w butelkach. Nie wiem, kiedy to zrobią, zaczyna mi się to nie podobać, bo ja za to płacę, za użytkowanie. Za czynsz tutaj oraz za kibel, gdzie jest też, wiadomo, umywalka, wszystko, za to dodatkowe pieniądze są. Więc no, zaczyna mi się to nie podobać, że już kurde prawie z dobre 3 miesiące nie ma kibla, nie? Nie ma kibla, nie ma kranu, wody. Mógłbym też wodę tutaj mieć, w tym kranie, ale to znowu by musiał ten gość tam poprzeinaczać jakoś tutaj rury, coś odblokować, a tak to przynoszę cały czas kranówę w butelkach, co nie? Dlatego robią ten kibel tak, jakby chcieli, a nie mogli. Ale nie ma to najmniejszego znaczenia, bo pamiętajcie, że w sklepie Arkotech cały czas obowiązuje rabat, 20% zniżek dla wszystkich oglądających ten kanał, nawet dla tych, którzy ten kanał nie lubią. Najbardziej na całym YouTubie to i tak dostaniecie rabat na różne właśnie zabawki w naszym sklepie Arkotech. I pamiętajcie, Arkotech zawsze wysyła najlepsze i najbardziej jakościowsze właśnie produkty drobnego AGD do domu oraz kuchni. Korzystam z tego na bieżąco, wy też możecie, bo rabaty dotyczą wszystkich. I właśnie dlatego już dużo widzów skorzystało z produktów Transy i też się przekonali o tym właśnie, że produkty od Transy przede wszystkim są bardzo dobrej jakości, nie śmierdzą plastikami i sklep Arkotech wysyła natychmiastowo. Tego mi trzeba było z samego rana, kurde. Dobry kawkęc. A jeszcze trochę tutaj do posprzątania mamy tych części. Zobaczymy, może mama przyjedzie po południu tadzikiem, to byśmy załadowali dwa Passaty do pełna tych części i wywieźli do piwnicy, bo trochę tutaj miejsca mi brakuje, już powoli w tym kąciku. Nie wiem jeszcze, czy dzisiaj, czy w tym odcinku przemienilibyśmy sobie tapicerkę, bo ta tapicerka z Marianka, ona jest dosyć fajna, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Czekam, aż silnik jeszcze ostygnie, zrzucimy olej, no i będziemy się bawić zaraz dalej, nie? Wiecie co? Aż mi się wierzyć nie chce, że tak mało oleju spadło. Naprawdę. To nie będzie 4 litry tutaj.
Coś tu było nie tak, kurde. Druga sprawa, panie i panowie, co zauważyłem dosyć brakującego, to tutaj, widzicie, na tych wystających uchwytach powinna być taka cegiełka. To jest taka jakby równowaga. Nie wiem, nie umiem po polsku teraz słowa znaleźć na tą część tutaj, ale ta cegiełka powinna być, bo to daje tak jakby wyrównanie. Wyrównanie, przeciwwagę. No sorry, sorry, naprawdę za brakujące słowo w tym momencie po polsku, ale w każdym razie wszystkie pasaty to mają, a tu ewidentnie tego nie ma. Więc zobaczę, czy tą cegiełkę uda się wyciągnąć z pasata Marianka. Niestety, ale tego oleju spadło tu za mało. Na 25 N zawsze dokręcamy korek od miski olejowej. Chodźcie do pasata Marianka, idziemy zobaczyć, czy on ma tą kostkę tutaj, która powinna być na topolu. Trzeba się schylić, zobaczyć. O! Może tak położę, o. No topol ma. Topol ma tą kostkę, panowie. Widzicie? Przepraszam, Marianek. Jest ta kostka tutaj, o, tu. No by trzeba było się dostać i wykręcić. No i tak zrobimy. Ale czemu ta kostka zniknęła z topola? Może gdzieś wypadła kiedyś dawno temu? Nie wiem, nie dojdziemy. Dobra, jedną śrubę już złamałem. Proszę zobaczyć. Moja szkoła. Ok, jedna złamana. Nie jest najgorzej. Zaraz pewnie druga pójdzie. Chwila, moment. O, to teraz klucz złamałem. Widzę. Ok. Teraz klucz zjebany, idziemy po kolejny. Kurwa mać, jak można zrobić coś takiego? Uwaga, kto obstawia, że tu śruba wyjdzie cała? Uuu, wyszła cała, no nie pogadasz. Okej, kolejna wyszła. To jedna nam się tylko ułamała, no to zaraz coś dobierzemy. Wszystko wyszło. No, ciężkie to nawet, kurde. Cholerstwo. Wow, 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 jakie to, kurde, ciężkie. No właśnie, no i tą cegłówkę damy teraz topolowi. Kostkę już sobie tutaj wyczyściłem ładnie. Założymy ją topolowi. No, tylko właśnie jedna śruba nam się urwała, więc musimy coś dobrać, coś takiego samego. Mam trochę tutaj tych śrubek, więc może jakiś balast dobierzemy. Byłoby fajnie. Chyba że to przejdzie na wylot. Nie. Zaraz coś znajdziemy. Siłą rzeczy nawet w pasacie Marianku nie mogłem znaleźć takiej samej śrubki. Nigdzie przy silniku czy coś. Dlatego będzie wyglądać to tak, że tutaj będzie jedna śrubka, gwint będzie akurat wychodził tutaj dotąd. No i uda się to jakoś zatrzymać, tak? Przepraszam, zatrzymać, przykręcić do tej kołyski, nie? Nie będzie, powiedzmy, jakoś super, ale najważniejsze, żeby tu od spodu jeszcze było z podkładką, co nie? No dobra, idziemy tą kostkę założyć, najprościej w świecie. Szybko, bo mi rąca zemdleje. Panowie poprzednicy, jak mnie oglądają, albo jak kiedyś dotrą do tego filmu, panie Mirosławie i panie Henryku, czemu ta kostka z topola zniknęła? Może złodzieje pomylili się i myśleli, że ukradli katalizator i dlatego odkręcili tą kostkę? A nie sięgli już chyba tam ręką, co? No okej, po tutaj małych wysiłkach kostka dokręcona. No i teraz przy ruszaniu nie powinno szarpać silnikiem, tylko ruszenie powinno być takie nieco płynniejsze teraz. Ta przeciwwaga ma tutaj bardzo duże znaczenie. Ja kiedyś myślałem, że to jest w ogóle poduszka silnika. No ale to jednak nie. Jeden widz mi podpowiedział, MGR przełóż korek do tego z Marianka, bo jest ładniejszy. Raz, że jest ładniejszy, jest z uszczelką, a ten jest jakby bez uszczelki. Ten korek jest chyba z Golfa nawet. To nie jest pasatowy Golf. To nie pasatowy korek.
bierzemy lepszy korek. Ten jest tutaj, tak jak mówię, z uszczelką dodatkowo. No i pasatowski. Dobrze, teraz tak, żeby zrzucić ten płyn, najprościej będzie ściągnąć ten wąż, który jest tutaj na króćcu, pod spodem już jest wanna, jak widać. Wyciągniemy tego węża, zrzucimy całość, zalejemy destylkę, odpalimy, niech pochodzi trochę, no i wtedy zrzucimy wodę destylowaną i zobaczymy, w jakim będzie kolorze woda destylowana. Wodę destylowaną nigdy, przenigdy nie nalewać na gorący silnik, bo może pęknąć blok, a wtedy już jest hasta la vista, baby. Więc miejmy takie rzeczy na uwadze. Niech sobie zlatuje. Płyn jeszcze ścieka, ale słuchajcie, zastanawiam się, co tutaj w tym zbiorniku jest takie brudne. Tutaj pod spodem. Co to jest, kurde? W środku tam takie dziwne. No dojść to nie dojdę tutaj do środka. Ale ewidentnie jakaś tam chyba jakiś osad jest, czy co? Tak średnio bym powiedział. Tu jest jeszcze jakaś dodatkowa wtyczka do tego. Nie wiem, czy to któraś z tych przypadkiem tutaj. Nie, bo tutaj idą na dwie wtyczki, a tutaj są trzy. No ciekawe. Okay. Szybka podmiana zbiorników. Tak jak mówię, ten jest syfiasty. Bardzo mocno. I damy ten mariankowy. Ten mariankowy jest dużo ładniejszy. Dobra, mamy to. Zalewamy destylkę. A, jeszcze tutaj założę tylko węża. No, poczekamy, aż się wentylator załączy. Zaraz powinno mu się włączyć. Zrzucamy wodę, oczywiście. Poczekamy, aż silnik wystygnie całkowicie. Dopiero jeszcze raz jedną wodę. I tak do momentu, aż będzie woda zlatywać czysta. Chyba że się okaże tak, że po prostu woda już teraz za pierwszym razem zleci czysta, no to nie będziemy musieli drugi raz dolewać i płukać układu, nie? Ale zobaczymy zaraz za pierwszym razem, jak będzie. Dobra, wentylator się włączył, fajnie. No i zaraz gasimy i zrzucamy wodę. No i co? Pierwsze pukanie za nami. Zrzucamy wodę, tylko lepiej ostrożnie, bo wszystko gorące. No, mam nadzieję, że się nie poparza. Delikatnie jakby co. Delikatnie odkręcimy zbiornik, żeby ciśnienie też nie pierdolnęło. No i co? I w jakim stanie jest woda? No trochę taka niebieskawa, bym powiedział. No ale mówię, to musimy zobaczyć, jaka będzie jeszcze tu lecieć. No, spokojnie, nie popasz się. Niebieska zlatuje. Czyli zmieszała się po prostu ze starym płynem. Czyli jest ok, bym powiedział. Czyli wypukało po prostu płyn. I tyle. Dobra, jeszcze zrobimy jedno pukanie mimo wszystko. Słuchajcie, ale dopiero jak silnik ostygnie. Silnik musi być zimny. A teraz jakbym zalał zimną destylkę na ten gorący silnik, to już jest po zawodach. Za ten czas, jak sobie silnik stygnie, to idziemy trochę marianka porozbierać. Czemu by nie? Póki czas, można coś porobić. Jak widzicie, pogrzeb trwa w najlepsze. No i tak kawałek po kawałku, aż nic z niego nie zostanie. Tutaj też zabieramy, akurat jeśli chodzi o relingi, to jest wersja krótka. Wersja krótka jest troszkę rzadsza od wersji długiej, gdzie relingi sięgają tutaj dotąd. No i kolejne artefakty odkręcamy.
W porządku. Udało się tą stronę skończyć. Raz pada, raz nie pada. Raz robię, raz nie robię. To w zależności teraz od pogody. Wszystko co jak klocuszki są nowe. Tarcza nowa. Klocuszki zostały też nasmarowane oczywiście. Dobra, zakładamy koło i na razie tak to będzie musiało wyglądać. To są tarcze, które miały być kiedyś założone Mariankowi. Dobra, idziemy robić drugą stronę. Jeden widz mnie zapytał wcześniej, MGR, z którego roku są te opony? Opony są z roku 2012. Patrząc tutaj. Ostatnia liczba 12. Możecie mi uwierzyć na słowo. 12 lat, no co? Tego nie rozumiesz. No tutaj też bardzo średnio bym powiedział. Też koniec tarczy. Zrobi się. Tak wygląda po tej stronie. Dlatego róbmy póki jeszcze nie pada. No ale ewidentnie za krótki już rant tarczy i klocki też już na wykończeniu. No reszta bez zastrzeżeń tutaj. Tak jak oglądaliśmy na kanale. Okej, mamy to. Ta blaszka zawsze musi być tutaj. Zaraz sobie tłoczek wepchniemy do środka. Proszę ja was. Jeszcze tutaj troszkę klocka było. Ale tarcza ewidentnie już nie ten teges, nie? Dobra, widzicie? Nie potrzebuję pneumata. Wszystko rękami odkręcam. Jarzmo między innymi od zwrotnicy. Można? Można. Fajnie jest to, że też tutaj te tłoczki na jarzmach jeszcze mają ciśnienie. Osłonki też są jeszcze w całości. Więc naprawdę wszystko tutaj wygląda na zadbane. No tylko kwestia tego, żeby te części po prostu podświeżać. Najprościej w świecie. O, to będzie teraz pytanko. O! No tak średnio bym powiedział. Może tak pójdzie. Uff, a już się bałem. No tutaj śrubka była na tej tarczy, na tamtej nie było. Ta już idzie wek. Proszę ja was. Zakładamy od razu nową. Szybko, póki nie pada. Na spokojnie. Wiem, że niektórzy smarują tutaj te, zanim tarcze nowe nałożą, ale ja tam nie smaruję. Tyle wystarczy w zupełności. Dociskając tłoczek w zacisku, pamiętamy oczywiście lub nie pamiętamy, ale przypomnę w razie czego, musi być odkręcony zbiorniczek od płynu hamulcowego z tego względu, że on płyn hamulcowy wypycha do góry i musi być właśnie ciśnienie wolne. Coś w ten deseń. Pamiętajcie, nie oglądacie mechanika, tylko gościa, który lubi starą motoryzację i lubi grzebać sobie. O. Mechanicy są dużo lepsi na YouTubie. Ok, tyle wystarczy. Ściągamy. No i teraz zakładamy jarzmo. Ok, to mamy. Dobra, teraz klocuszki. Tutaj na jarzmie nasmarujemy. Słuchajcie. Klocuszki przyjdą. O, tu musi być pięknie, ładnie wszystko. Okay, o to właśnie chodziło. Możemy zakładać. Pierwszy klocuszek. Drugi klocuszek. Zakładamy. Wejdzie. O właśnie, ta blaszka, gdzie ona jest? Tutaj była taka blaszka. Gdzieś się zapodziała. To musi być ta blaszka, która idzie na ten. O, jest, dobra. O, już myślałem. O, o właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. Tutaj musimy na te sprężynki też zwracać uwagę, żeby się ładnie odbijały na. O, właśnie tak, nie. Tylko tak. O.
Już prawie. Oby jak kiedyś przyjdzie jakaś chęć na odświeżenie tych zacisków, to zrobimy, ale lepiej ich nie odświeżać, bo jak topol pojedzie na system zabytkowy, no to wolałbym jednak, żeby nie był specjalnie jakoś kolorowy pod spodem. Ile możemy zrobić, tyle możemy zrobić, ale musimy zrobić tak właśnie, żeby było fajnie. Fajne jest to, słuchajcie, że śruby są posłuszne. I naprawdę topol, fajna baza na odbudowę. Będziemy inwestować. To jest priorytet teraz tego kanału, żeby fajnie ustabilizować sobie topola. Okej. Tarcza z klockami wymieniona. No i co? Jeździć, obserwować. Składamy do końca i tyle. To sobie popadało troszkę. Dobrze, panie, panowie, teraz zalewamy docelowy płyn i kończymy już na dzisiaj. Dużo zostało zrobione przy topolu, ale jeszcze troszkę rzeczy będzie jednak do zrobienia. Dobrze, teraz tak, zrobiliśmy olej, zrobiliśmy tą cegłówkę, tą kostkę, zrobiliśmy chłodzenie, ustabilizowaliśmy, zrobiliśmy tarcze klocki w dzisiejszym odcinku. Teraz weźmiemy się porządnie za odkurzanie, z tego względu, że jeszcze topola nie sprzątałem po przyjeździe tutaj. I musimy, panie, panowie, rozkręcić jeszcze właśnie, odkręcić tylne koło i zobaczyć, co się tam dzieje, bo podczas hamowania coś piszczy w tym kole, więc musimy rozkręcić, zobaczyć, co się tu dzieje. I tyle, zaraz to zrobimy, nie będę nagrywał, jak sprzątam, ale w każdym razie będzie plakowana deska rozdzielcza. Yeah. Piękny jest, naprawdę wyczyszczony, wszystko ładnie pachnące. I tak trzeba trzymać. Piękny topol. Wiecie co? Już zrobimy sobie z tym kołem porządek w następnym odcinku, z tego względu, że głodny jestem, pić mi się chce. No i wypadałoby już iść do domu, gdyż jest godzina zaraz 18, a jestem tutaj od 9. No więc trochę godzin zleciało. Ale topol dużo poogarniany. Jak na dzisiaj dużo rzeczy fajnych zrobionych. No i mógłbym tak codziennie. Mógłbym tak codziennie robić, ale nie, no bo trzeba oczywiście być aktywnym zawodowo. To jest wszystko tylko hobby, ale mimo wszystko fajnie. Fajnie dzisiaj zleciało, dużo porobione. Jeździć, obserwować. No i co? Topol mówi do zobaczyska w kolejnym odcinku. Kurwa mać, coś takiego.